Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie. Zapraszam na program Pytania do Prezydenta. Dziś witam w studiu telewizji Tetka wiceprezydenta do spraw gospodarczych Andrzeja Gockowskiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, w niedzielę pożegnaliśmy lato kalendarzowo, a więc niemalże przed chwilą. Nie tyle koncertem, piknikiem, ale właśnie kalendarzowo. I teraz takie pytanie, to też było pytanko od widza, czy się pewne zwyczaje zmienią. Czy dopilnował pan, żeby zmieniła się figurka symbolizująca panującą porę roku na postumencie, na placu Hallera? Tak, figurka jest zmieniona. Zajmuje się tym ZUK i tutaj nie są mi znane sytuacje, w których by się spóźnił, także, ale potwierdzam, jest zmieniona, także mamy teraz jesień. Zakład Usług Komunalnych, tak? Tak, by się tak. tym zajął, czy nie będzie już takich no, wesołych, radosnych uroczystości z przedszkolakami? Tak, w przeszłości one były, w tym momencie ich nie było, ale najważniejsze, że figurka jest zmieniona, także symbolizuje właściwą już porę roku. Ileż ten Zakład Usług Komunalnych ma na głowie, prawda? Bardzo dużo. Nawet zmienia figurki na placu Hallera. Sporo zamieszania wywołało oświadczenie sekretarza miasta, które postanowił zamieścić w naszej telewizji, w telewizji Tetka Tczew. Sekretarz miasta Damian Piskorski. Jak pan odebrał treść tego oświadczenia? Też napięcie, z jakim odczytywał to oświadczenie, wynikało, że no nie czuje się w komfortowej sytuacji. Tak, no było to lekkie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, znaczy inaczej, nie było jeszcze chyba w historii takiego... Dotyczyło to oświadczenie tak. jego pracy, a on jest najbliższym współpracownikiem tak, właśnie tak. prezydenta, tak? Niemniej jednak to była indywidualna inicjatywa pana Damiana, jeżeli chodzi o to oświadczenie. Ja też zapoznając się z nim, oglądając, słuchając, zastanawiałem się, że być może jest to też dobry taki zaczyn do tego, żeby zastanowić się nad problemem hejtu, jaki występuje w portalach internetowych, w mediach. Hejtu, który przede najczęściej wszystkim... W komentarzach, tak. On też zastanawiałem się w tym kontekście, że ta anonimowość, którą komentujące osoby, pozorna anonimowość, bo gdy oczywiście w skrajnych przypadkach wnieść taką sprawę do organów ścigania, to są sposoby, żeby zidentyfikować po IP chociażby komputer, ale ta pozorna anonimowość powoduje, że poziom takich informacji no, jest czasami bardzo niski i może w jakichś szczególnych okolicznościach, czy w jakimś takim, no, nie wiem, gorszym stanie dotknąć i rodzinę, i daną osobę. I myślę, że tutaj ta sytuacja uświadamia nam, że czasami no, może być to trudne i trzeba się zastanowić, czy ta anonimowość na tych portalach czemuś służy, być może Ale wzmaga. Ale czy może trzeba zacząć z tym walczyć? Bo można. Tak, tylko że jest tutaj, no myślę, że w skrajnych przypadkach... Można, gdzie, prawo na to zezwala, no, prokuratura mogłaby zacząć działać. Być może te praktyki odeszłyby... Tak, tylko to się nie dzieje z urzędu. Tu musi być zgłoszenie, musi być jakaś szkoda, więc jest to dłuższy proces i czasami, gdy użytkownicy korzystają z jakichś takich narzędzi, na przykład jak VPN, czyli wirtualna prywatna sieć, czyli takie, żeby zmylić też organy ścigania, to jest to trudne. Więc z urzędu to się nie dzieje, z siłą rzeczy no, trzeba na to poświęcić czas, trzeba to udowodnić, więc to jest procedura długa, ale też uważam, że jednak piastując pewne stanowiska publiczne, pewna doza krytyki, oczywiście nie mówimy tutaj o takim hejcie stricte, gdzie ktoś kogoś tam obraża, czy poniża. Trzeba być uodpornionym, W pewnym sensie trzeba się z tym liczyć i wydaje mi się, że to też jest dla nas taki sygnał, że być może powinniśmy nabywać kompetencje radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach, że po prostu gdzieś wchodząc na portal, chcąc się zapoznać z jakimiś informacjami, możemy natrafić na informację, która może w nas uderzyć, ale z racji pełnionej funkcji pewna doza krytyki, najlepiej jak to jest konstruktywna, ale jakaś pewna doza krytyki jest, można powiedzieć, wliczona w ten zawód. Tak, tu się też zgadzam, jednak zastanawiam się, bo sekretarz miasta był jednak roztrzęsiony, był bardzo dotknięty tym, że jego osoba stała się
przyczynkiem do pewnych tych komentarzy w internecie. Te komentarze zostały zresztą usunięte. Jak sobie czytałem, zwłaszcza pod jednym artykułem w portalu internetowym lokalnym, komentarze, to tam najbardziej dotknięte tymi komentarzami powinien być prezydent Łukasz Brzątkowski. Pamiętam, że i to był bardzo ostry hejt, bardzo mocne komentarze. Pamiętam również, z jakimi komentarzami musiał się spotykać były prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Biorąc pod uwagę też jakby roztrzęsienie i poziom, w jaki to przeżywał sekretarz miasta, zastanawiam się, czy właśnie z urzędu wy jako władze Tczewa nie powinniście jednak rozpocząć z tym walki. Posłanka Agnieszka Pomaska walczy z hejtem i to skutecznie wygrywa procesy. Może warto się nad tym pochylić? Myślę, że warto, bo ta sytuacja nam wszystkim unaoczniła skalę zjawiska, chociaż ona też była znana, tak jak pan redaktor powiedział, chociażby poprzedni prezydent spotykał się z dużą falą takich negatywnych komentarzy. Właśnie ta anonimowość powoduje, że ci ludzie zamieszczają je bez poczucia, że coś może im grozić i być może trzeba by jakąś sprawę rozpocząć, żeby też pokazać, że no, są jakieś granice tej krytyki i tego hejtu. No i byłoby to chronienie nie tylko prezydenta, nie tylko we własnym imieniu, tak, ale myślę, że pracowników urzędu. Dlatego może taki, warto by takie precedensy spróbować? Tak, no oczywiście dany pracownik może się zwrócić do prezydenta i tą sprawę można omówić w sposób, czy to jest związane z wykonywaną funkcją, czy to jest sprawa prywatna, czyli z oskarżenia jakby prywatnego, ale oczywiście mamy radców prawnych, jest pan prezydent i jak trzeba, to będziemy działać. Mhm. A czy to oświadczenie też nie było wynikiem tego, że pan sekretarz miasta no, obawia się o swoją pracę? Trzeba by go zapytać. Mhm. A czy prezydent przeprowadził może z sekretarzem rozmowę na ten temat, na temat tego oświadczenia, czy też jakichś innych zdarzeń? To znaczy prezydent to oświadczeniem się zapoznał. Pan sekretarz był w pracy, ale temat nie był. Bardziej skupiliśmy się na tym kwestii hejtu. Mhm. I to było omawiane, czy właśnie... No ciekaw jestem, czy właśnie prezydent zdecyduje się na jakieś kroki dalsze, no tutaj głębiej idące w tym kierunku. Musiałby pan sekretarz też wskazać szczegóły, bo tutaj by trzeba było zidentyfikować ten hejt wprost, tak, bo nie można to... Ale mógłby zacząć od hejtu na siebie prezydent, tak, bo on jest znacznie ostrzejszy, mocniejszy i szczerze mówiąc mi się to też nie podoba, że z aż takimi komentarzami muszą się stykać, no, generalnie po prostu ludzie, tak, osoby z samorządu tym bardziej. Tak, to dotyczy też wszelkich władz, bo jak się spotykamy z włodarzami sąsiednich gmin, czy takich, z którymi współpracujemy, to jest powszechne zjawisko, ale też widać to na przykładzie władz krajowych. Nasza kultura polityczna, być może też społeczeństwo obywatelskie gdzieś tutaj skanalizowało swoje niezadowolenie na tych portalach, mediach społecznościowych, no i z przykrością się patrzy na to, że większość komentarzy dotyczy jakiejś walki między sobą lub właśnie krytyki takiej bardziej lub mniej nieprzyjemnej osób piastujących funkcje publiczne. Ja po prostu zachęcam, namawiam do tego, żeby zacząć z tym walkę. Zobaczymy, jak będzie. Ze spraw bieżących, co możemy omówić? Widziałem, że było spotkanie w Starogardzie z władzami tego miasta, prezydenta Łukasza Brzątkowskiego, ale pan również na tym spotkaniu był. Była również Joanna Grabowska, wiceprezydentka do spraw społecznych, więc co miało na celu to spotkanie, bo to już nie pierwsze spotkanie prezydentów Starogardu i Tczewa. Tak. No, na wstępie chciałem powiedzieć, że z podziwem spoglądamy na miasto Starogard Gdański, które naprawdę ostatnimi laty się rozwinęło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gminy, służb komunalnych, i to docenili mieszkańcy w ostatnich wyborach. Patrząc na to, że jest to miasto, które można w pewnym sensie porównać do Tczewa, ma podobny budżet, ilość mieszkańców tam jest troszkę mniej, ale powiedzmy, że boryka się z podobnymi wyzwaniami, postanowiliśmy zapoznać się, jak funkcjonuje gmina, jak mają rozwiązane niektóre rzeczy odnośnie utrzymania
funkcjonowania służb komunalnych czy organizacji wewnętrznej. Mówimy też tutaj o ochronie środowiska, gdzie my musimy urząd przygotować do zagospodarowania tych spraw z zakresu ochrony środowiska. Mamy to rozproszone i szukamy skutecznego sposobu na sformowanie takiej komórki z pracowników, którzy już są, ale też identyfikujemy sprawy porozrzucane w różnych wydziałach i biurach, żeby to zorganizować. Więc moją rolą, bo akurat tutaj rozmawiałem z naczelnikiem do spraw inwestycji i spraw komunalnych i z panem wiceprezydentem Tadeuszem Błęckim, też, który zajmuje się sprawami gospodarczymi, właśnie jak funkcjonują te aspekty w mieście Starogardzie, żeby zainspirować się do właśnie reorganizacji w mieście, ale jeszcze pozostaje mi zapoznanie się szczegółowymi dokumentami, które mają chociażby zamieszczone na BIP-ie, żeby no tutaj popatrzeć, jak możemy zaadaptować niektóre rozwiązania, które tam funkcjonują w Tczewie. Mm-hmm. Czyli można postawić sobie Starogard w pewnych procesach, a w pewnych działaniach za wzór. Tak. Oczywiście pani wiceprezydent do spraw gospodarczych rozmawiała o swoich spraw społecznych, rozmawiała o współpracy z organizacjami i z klubami, czyli w sprawach społecznych, a pan prezydent na bardzo wysokim poziomie ogólności z panem prezydentem Starogardu Gdańskiego. I o też, no mogę powiedzieć też o potencjale do współpracy miast w przyszłości. Mhm. No to jeszcze o sprawach bieżących. Nieruchomość przy ulicy Okrętowej. Ponownie będzie próba sprzedaży. Nie wiem, która to już, ale już było bardzo blisko, żeby tę nieruchomość sprzedać. Proszę powiedzieć, w którym miejscu, na ile jest oszacowana i co na tej nieruchomości mogłoby być? Jest to osiedle Staszica, ulica Okrętowa. Zapewne jak Państwo śledzą ten program, no to jak już któryś raz, czyli wiadomo, o co chodzi. W miejscowym planie jest to teren przeznaczony pod centra usługo handlowe z parkingiem. Cena 1 780 tysięcy. Przetarg będzie 19 listopada przeprowadzany. Już można składać, zapoznawać się z dokumentami i wpłacać wadium w wysokości 170 tysięcy złotych. Jest to, cena nie została obniżona, więc liczymy na to, że uda się sprzedać po tej najkorzystniejszej dla miasta wartości, czyli takiej, która wynika z operatu. Jeżeli nie zostanie sprzedane. Na tym osiedlu, mówimy o osiedlu Staszica, potocznie nazywanym Abisynią, tak. I tam takie centrum naprawdę jest potrzebne. Mhm. Interesowali się różni inwestorzy, w tym Dino, aczkolwiek mają też swoją jakąś politykę, że to jest troszkę za duże dla nich. Zobaczymy, czy przystąpią. No, nie wiem, czy to jest już trzeci, czy czwarty przetarg. Sklep średniej wielkości, ale no, jednak ten wszechstronny, wielkopowierzchniowy, jak najbardziej by tam mógł funkcjonować. Dodajmy, że ta działka nie dość, że jest atrakcyjna wielkością przy ulicy Okrętowej, która to ma być... Tak, są plany inwestycyjne co do tej ulicy. No właśnie, przebudowana. Tak. Czyli jest tam nowe osiedle po drugiej stronie ulicy Czatkowskiej. Tak, jest potencjał do tego, żeby klienci byli i potrzeby klienci zgłaszają, więc można powiedzieć, że wszystko jest kompatybilne. Nie wiem, mieszkańcy tego osiedla chcą. Tak, tak. Mhm. Czy to kwestia ceny, czy innych. Zobaczymy, jak ten przetarg będzie przebiegał, ile będzie oferentów. Czyli to jest ulica Okrętowa, idąca powiedzmy w kierunku Wisły, tak. Zmierzająca od ulicy Czatkowskiej. I to jest teren po prawej stronie, taki sąsiadujący z ZUK-iem, można powiedzieć, tak? No, w pobliżu. Dobrze. Oby się sprzedało, dowiemy się w listopadzie. Czyli jeszcze trochę czasu jest. Ale są jeszcze inne rzeczy bieżące, dotyczące przetargów i inwestycji. Centrum Kultury i Sztuki, które to obiekt, budynek, oczekuje na termomodernizację. Tak. I to powiem, no jak zobaczyłem, że jest to dofinansowanie z Polskiego Ładu i będzie realizowany ten projekt, to się ucieszyłem, bo tak jestem często w Centrum Kultury i Sztuki i widać potrzebę już tej takiej przebudowy, liftingu. Przede wszystkim tej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. To jest problem zgłaszany od wielu lat i to będzie
realizowane. Tak, i od dołu, i od góry, prawda? Bo tak, tam są problemy również związane z przeciekami tych dobudowanych części. Będzie też właśnie remont dachu, docieplenie dachu, będą wymiana okien połaciowych, remont elewacji. To jest podzielone na dwa etapy. Nie chcę tutaj mieszać, co w którym, bo tam jeszcze chyba w drugim etapie będą wymieniane drzwi i balkon na scenie, czy już tutaj nie chcę za daleko iść, bo to dużo tego, ale najważniejsze jest to, że zgłosił się wykonawca. Trzeba było dorzucić 1 000 000 złotych, ale patrząc na czyli to, łącznie ile ta, 3, to pierwszy etap termomodernizacji? Tak, 3,3 miliona złotych, z czego 2 miliony dofinansowania, więc gmina musiała dorzucić ten milion. 1 300 000. 1 300 000. Niemniej jednak powinno to rozwiązać szereg problemów, szczególnie związanych z tą wilgocią i tym, że ten obiekt już wymagał podejścia termomodernizacyjnego. Dach to jest kluczowy czynnik utraty ciepła, więc tutaj interwencja spowoduje, że termoizolacyjność tego obiektu wzrośnie, co też przełoży się na ograniczenie kosztów jego funkcjonowania w zakresie ogrzewania. I chyba podpisaliście umowę z wykonawcą innej inwestycji, to jest przedszkole numer 8, które będzie miało swoją instalację fotowoltaiczną. To chyba umowę korzystną, bo tam aż kilkanaście ofert na jeden przetarg wpłynęło. Tak, tutaj oszczędność koło 70 tysięcy złotych, zawsze coś. Umowa, okres realizacji 100 dni, firma i pomiary z Gdyni, więc to też można powiedzieć lokalna firma. Inwestycja jedna z... I to się szybko ma wydarzyć, chyba nawet w tym roku jeszcze... Tak, 100 dni, no to chyba to się zmieści, jeżeli oczywiście będzie realizowane w tym terminie, może nawet szybciej, no różnie to bywa w procesie inwestycyjnym, ale są to jedne z takich moich ulubionych inwestycji, zresztą tak jak termomodernizacja, czyli ten wkład wniesiony szybko się zwraca, szczególnie kiedy mamy do czynienia z dofinansowaniem zewnętrznym. Mhm. No i dodajmy, że to jest duży obiekt i też kosztochłonny. Kosztochłonny, a im mniej kosztów, nie znam szczegółów, ale im nakłady na przedszkole determinują ceny wszystkich przedszkoli w mieście, więc tym bardziej ważna inwestycja. Panie prezydencie, teraz jeszcze poruszę jedną sprawę, taką bardziej ogólną, na zakończenie naszej rozmowy. Już od wielu tygodni, jak nie miesięcy, chciałem na ten temat porozmawiać, bo to w wakacje zauważyłem, że Pruszcz Gdański może być też stawiany za wzór, jeśli chodzi o walkę z brzydkimi reklamami, z ujednoliceniem reklam. Tam samorząd zabrał się za to. Zresztą w Trójmieście mieliśmy też takie przykłady. Oczywiście nagle zapstryknięliśmy się, całe Trójmiasto nie zmieniło, a tylko jest konkretnie brane pod uwagę jakaś dzielnica, jakaś ulica i też tak zwana uchwała krajobrazowa, która pozwala na porządkowanie reklam, no jest wprowadzana w życie w niektórych samorządach. Jak to jest w Tczewie? Do tej pory rozmawiałem na temat uchwały krajobrazowej z wiceprezydentem Adamem Burczykiem. Mówił, że się pochylali nad tym tematem, ale jest to bardzo czasochłonne, bardzo trudne i jakie podejście jest nowej władzy do tego tematu? Ustawa krajobrazowa od 2015 roku umożliwiła właśnie gminom porządkowanie tej sfery publicznej w zakresie umieszczania reklam, które no, stanowi ogromny problem. Wystarczy gdzieś pojechać, czy na południe Polski, czy do Zakopanego, czy pełno reklam różnych kolorów, a się przejedzie za granicę, nagle jakiś taki porządek się robi. To często jak rozmawiam... Tak, jest to uporządkowane, ujednolicone bardzo często, tak? U nas to się dość topornie odbywa. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, no, miasto Gdańsk, czy teraz już Pruszcz Gdański, zaczynają to wprowadzać i mogą stanowić pewien być takimi pionierami tutaj lokalnymi, na których będzie można się wzorować. Jeżeli chodzi o miasto, to tak jak pan radny powiedział w wcześniejszej wiedzy z rozmów z wiceprezydentem do spraw gospodarczych, analizy wewnętrzne były prowadzone. Z tego co wiem, no, trzeba by było przystąpić do uchwały
intencyjnej odnośnie wprowadzenia czy przystąpienia do opracowania właśnie takich zasad umieszczania reklam. Niemniej jednak wcześniej trzeba by było wykonać inwentaryzację, gdzie jest inwentaryzacja właśnie tych wszystkich reklam oraz własności tych reklam pod kątem ewentualnych odszkodowań. Ta inwentaryzacja... Ale ja dodam szybko, że biorąc za przykład właśnie Gdańsk, można to robić kawałkami miasta. Tak, na przykład tak. Można wziąć sobie Stare Miasto, albo nawet jedną ulicę. Ulica Jarosława Dąbrowskiego, która jest powiedzmy główną. Albo ulicę Wojska Polskiego. I być może tak, dzielenie tego na te partie nie spowoduje takiego szoku i nakładów finansowych, i szoku... Może od czegoś można byłoby zacząć. I myślę, że trzeba będzie się przypatrzeć, jak to Pruszcz będzie wprowadzał, bo no, trochę czasu już minęło. Mamy rok 2024, ustawa funkcjonuje od 2015. W 2013 w grudniu Trybunał Konstytucyjny podniósł niekonstytucyjność niektórych zapisów właśnie związanych z odszkodowaniami i myślę, że to też miało trochę jakby taki mrożący hamulec, tak, bo można by było, że tak powiem, wylać dziecko z kąpielą, a jest to ważny temat, ale pewnie w różnych sprawach, jakimi samorząd się boryka, nie aż tak istotny, żeby gdzieś wchodzić, powiedzmy, a po omacku. Czy są zasoby ludzkie, żeby tczewski samorząd zajął się tą sprawą? To będzie pewnie Biuro Planowania Przestrzennego mocno obciążone. Pewnymi zasobami dysponuje, a chociaż teraz plany ogólne wchodzą, że tak powiem, na wokandę, mówiąc kolokwialnie, więc duża uwaga będzie koncentrowana na przygotowaniu planów ogólnych, które zastąpią pod koniec 2025 roku studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To oznacza, że uchwałą krajobrazową najwcześniej zajmiecie się w 2026? To zależy też od tego, jak chociażby Pruszcz sobie będzie radził, ale też od wewnętrznego pochylenia się nad tym tematem, bo on został teraz wywołany, on faktycznie jest ważny, ale w przeciągu tych kilku miesięcy funkcjonowania nowego samorządu czy nowych władz nie był on jeszcze poruszany tak szczegółowo. Mhm. A szczegółowo to znaczy, musiałoby miasto zdecydować się na jeden określony, ja to nazwę layout, to tak trochę po gazetowemu brzmi, ale to graficy również wiedzą, o czym mowa, tak? Tak, no to trzeba było przede wszystkim chociażby jak do tego podejść, czy całościowo, czy właśnie dzielić to na jakieś kwartały. Już to determinuje podejście i nakłady, które trzeba będzie przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim... I wprowadzić pewne zakazy, że takich reklam nie może być, takich kolorów, takich To są układów. Te przykłady słynnej reklamy w Gdańsku, cały blok jakąś tam reklamą, wszystkie okna przysłonięte, ona zniknęła właśnie w kontekście uchwały krajobrazowej, ale to był taki przykład pewnej, można powiedzieć, patologii, gdzie reklama była ważniejsza niż widok lokatorów z lokalu, tak? Tak, ale to jest też również takie porządkowanie pewnego rodzaju. Ta galeria w centrum Wrzeszcza też doskonale na to jest przykładem, myślę o Metropolii, o tej przydworcowej galerii i tam też uporządkowano poprzez uchwałę krajobrazową tę sytuację. To już ostatni temat, jaki dzisiaj poruszyliśmy. Było gospodarczo, bo moim gościem był wiceprezydent do spraw gospodarczych. Dziękuję serdecznie za udział w programie. Dziękuję. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że nas oglądacie i pamiętam o niektórych pytaniach, które nadchodzą na mojego maila, bądź też są bezpośrednio mi przekazywane. Będę pytania od widzów tutaj w tym programie uruchamiał i będę zadawał je również prezydentom. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia. Do widzenia.